Spraw, byś poczuła się otulona, przytulona. I teraz jak to możesz zrobić? Najprostszą metodą będzie, żebyś wzięła jakiś mięciusi kocyk, taki, który lubisz, który, no właśnie, jak go dotkniesz, to jesteś taka, o, jaki mięciutki, słodki i fajny. Więc znajdź sobie coś takiego, czy to będzie sweter, czy bluza twojego partnera, czy właśnie jakiś koc, czy coś w tym stylu. I okryj się nim. Jeżeli masz kołdrę obciążeniową, to też możesz jej do tego użyć. W ogóle kołdra obciążeniowa ma nie tylko znaczenie przy, wiecie, dobodźcowaniu ciała i działaniu na układ nerwowo-mięśniowy, ale kołdra obciążeniowa działa właśnie w sposób taki, o który teraz ci powiem. Więc przykryj się, okryj się, otul się tym kocem, czy bluzą, czy swetrem. Połóż sobie na ramiona, zawiń się, zrób sobie naleśnika. Wiesz, jak się robi naleśnik, ja się tak zawiń w ten kocyk czy kołderkę, jak w naleśnik. Tak, żeby nic ci nie wystawało, żeby całe twoje ciało, albo przynajmniej twój tułów, żeby poczuł się przytulony, dotykany. Bo tutaj tak naprawdę chodzi o to, żebyś dała swojemu ciału poczucie wsparcia na takiej zasadzie, że czuje się dotykane, że twoja skóra czuje, że coś ją otula. I kołdra obciążeniowa świetnie się tutaj nadaje, ponieważ ona właśnie daje takie głębsze wrażenie, że jesteś dotykana, przytulana i otulana. Więc punkt pierwszy, daj sobie poczucie przytulenia i otulenia. Możesz to zrobić kocem, kołdrą. I czynność druga, przytul się. Ale z się, czyli sama się, sama siebie. Jak to zrobić? Pokażę ci. Masz dwie ręce, masz ramiona, czyli takie przestrzenie, które dają bardzo dużo naszemu umysłowi wrażeń, no właśnie takich przyjemnych, ciepłych, relacyjnych z drugim człowiekiem. Sprawiają, że twoje ciało poczuje się tak, jakby drugi człowiek był przy nich obecny, przy tobie obecny i będzie cię zalewało przyjemne uczucie, takie samo jak wtedy, kiedy ktoś ciebie przytula. A zatem zobacz, co zrobię. Obejmij się za ramiona. Dosłownie tak. Połóż sobie skrzyżowane ręce na ramionach. Zwróć uwagę, że wtedy czujesz tak, jakby cały twój tułów tutaj, cała twoja klatka piersiowa, ramiona, jakbyś była naprawdę przytulona i otulona. Wzmocnij to uczucie i połóż sobie głowę na ręce. Po prostu tak się przytul. Tak się ukochaj. I posiedź sobie taka. Możesz w tej pozycji spędzić tyle czasu, ile potrzebujesz. Możesz sobie zapalić świeczki, możesz sobie zapalić jakieś kolorowe światełka, jeśli lubisz, przyciemnić światło. Oddziałuj na zmysły w taki sposób, żeby twoje zmysły, twoje oczy, twój słuch, żeby twój umysł się po prostu wyciszył i skupił się na tym, co płynie z twojego ciała, jaka informacja płynie z twojego ciała. A zatem otul się kocykiem, przytul sama siebie, obejmij sama siebie, żeby napełnić swój zbiornik miłości poczuciem, że jesteś widziana, zauważona, dotykana, przytulona. Trzeci sposób będzie polegał również na tym, że popracujemy z twoim ciałem. Tylko zobacz, na razie się przytuliłaś kocykiem, otuliłaś sama siebie swoimi rękami i skupmy teraz uwagę na naszych nogach. Zadbaj o to, żeby twoim stopom było ciepło i przyjemnie.
Jeśli lubisz moczyć swoje stopy w ciepłej wodzie czy w jakichś płynach i tego typu rzeczach, to jest również sytuacja, w której możesz skorzystać z tego sposobu i dać uwagę i przyjemność Twoim stopom. Stopy według medycyny chińskiej, ajurwedy i ogólnie medycyny niekonwencjonalnej mają miliony zakończeń nerwowych, które regulują i stymulują całe Twoje ciało, duszę, umysł, uczucia, psychikę. Skorzystaj z tego. Jedną z najprostszych takich form, żeby to zrobić, będzie właśnie zadbanie o masaż stóp, o ciepłotę dla stóp. Ja na przykład nie lubię sobie robić masażu stóp, bo mnie to po prostu łaskocze, ale ja na przykład uwielbiam grubaśne, ciepłe, milusie skarpetki, więc załóż takie skarpetki. Jeżeli masz takie papucie albo góralskie, takie z owczej wełny, albo nawet najzwyklejsze za 15 zł z jakiegoś targowiska czy pierwszego lepszego sklepu z butami, jeżeli tylko dają Ci uczucie ciepła i są no właśnie takie miękkie w dotyku, to one również spełnią tutaj swoją rolę i dadzą Ci takie zewnętrzne wsparcie w sytuacji, która jest na tą chwilę dla Ciebie trudna i bolesna. Czyli na tą chwilę, zobacz, podałam Ci trzy sposoby, w których działamy zewnętrznie na ciało. Otul się kocem, daj sobie wrażenie, że jesteś przytulona, objęta, czyli przytul się swoimi rękami i zadbaj o to, żeby Twoje stopy również miały ciepło i miło.